Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kolejnej książki. Jest to książka Magiczne życie Vivienne Crowley. No już samo nazwisko dobrze nam się kojarzy. Książka też jest dosyć fajna. Miękka okładka. Mamy tutaj sugerowaną cenę 42 zł. A stron mamy około 330, uwzględniając bibliografię. Nie ma w tej książce rysunków kolorowych, mamy kilka tabel, ale zobaczmy, co tutaj producent nam sugeruje. Niczym dym z kociołka czarownicy snuje się fascynująca opowieść o prawdziwej magii. Poznaj sekrety wiccańskiej arcykapłanki i odkryj, jak stać się naturalną czarownicą. Na kartach tej książki Vivienne Crowley, znana i ceniona arcykapłanka oraz psycholożka, w przystępny sposób opisuje, jak i dlaczego magia działa, a także łączy praktyczne porady magiczne z osobistymi wspomnieniami, pokazując nam, w jaki sposób kształtować własne magiczne życie. Z tej książki dowiesz się, że zarówno prawdziwa moc, jak i naturalna magia kryją się właśnie w Tobie. Nauczysz się technik, które pozwolą Ci rozpocząć własną praktykę magiczną oraz duchową, stworzyć osobistą świętą przestrzeń i odkryć swoje magiczne ja. Faktycznie jest to taka książka, która nie jest może sfokusowana na jakiejś jednej stronie magii i jednym tendencjom, nie jest poświęcona. Jest trochę o wszystkim, trochę o niczym, trochę filozoficzna, trochę biograficzna i trochę pokazująca nam, jak w praktyce, w prostych rzeczach można posługiwać się magią w naszym życiu. Dla kogo ona będzie dobra? Mam wrażenie, że osoby początkujące mogą w niej odnaleźć kilka takich aspektów, kilka rozdziałów, które ugruntują wiedzę. Trochę o czakrach, trochę o tarocie, trochę o astrologii, trochę o wykorzystaniu wewnętrznej mocy. Natomiast osoby, które mają już swój styl magiczny, mają swoje rytuały, czynią i działają, mogą tutaj w tej książce liczyć na podpowiedź, co można jeszcze dodać, co uatrakcyjnić, co trochę zmienić, także takie spojrzenie na troszkę inną działalność magiczną niż na przykład sami bądź same wykonujemy. Książka jest generalnie dobra, ale nie spodziewałabym się po niej, tak jak są takie książki, które są typowymi podręcznikami typu rytuały na to używamy do tego, to używamy do tamtego. Tutaj sporo jest takich rzeczy filozoficznych, sporo przykładów z życia właśnie arcykapłanki Vivienne Crowley. Natomiast sporo jest też takich fajnych rzeczy dotyczących magicznego życia. Nie jest to magia wyższa, jest to raczej zastosowana magia naturalna. Fajnie jest tą książkę przeczytać nawet dla kilku zdań odnośnie magii, które tutaj ja jak zwykle, jak widzicie, zaznaczam ołówkiem. I już pierwsze zdanie. Magia istniała od zawsze. Czasem praktykowano ją powszechnie, a czasem w małych grupach inicjowanych osób. Można o niej myśleć jak o umiejętności. Jest ona sposobem wykorzystania energii, która stanowi część struktury materii. Kilka takich naprawdę fajnych przemyśleń jest tutaj zawartych. Książka generalnie pokazuje nam wiele aspektów magicznego życia. Na przykład magia naturalna dodaje energii temu, co robimy, ale nie stanowi sposobu na narzucanie swojej woli całemu wszechświatowi poprzez sprawianie za pomocą egocentrycznych wysiłków, aby wszystko szło po naszej myśli. Istnieje mnóstwo ludzi i innych istot, które są równie ważne jak my. Magiczne życie jest życiem umiejętnym. I właśnie tutaj takie wskazówki do magicznego życia są zawarte, od jakichś prostych medytacyjnych rytuałów, po na przykład jak zsynchronizować, wzmocnić czakry, ewentualnie jak, o tu mamy na przykład wykres czakr, I mamy o czakrach, ćwiczenia z czakrami, wzbudzanie energii, oczyszczanie, wzmacnianie, wprowadzenie do pracy z energią. Mamy kolory aury, jak czytać aurę, pewnego rodzaju ćwiczenia, na przykład nagromadzenie energii, ćwiczenia psychometrii. Dużo jest takich właśnie wizualizacyjno-medytacyjnych rzeczy. To nie są takie stricte rytuały, ale namawianie do praktykowania magii w swoim życiu, nie jako celebracji, Bóg wie jakich wielkich ceremonii, ale jako takich prostych rzeczy. Mamy rozdziały o kamieniach i tutaj na przykład są podane właściwości podstawowych kamieni. Słuchajcie, no, na przykład można mieć całą książkę o kamieniach, o ich strukturze, o ich zastosowaniu, a można właśnie taką krótką tabelę, gdzie też da się te kamienie stosować. Symbolika kolorów, która może przydać się do wszelkiego rodzaju magii, ale również na przykład do magii świec. Jak energetyzować, jak kupować kryształy. Bardzo fajny rozdział magia zaczyna się w domu, czyli to takie nasze magiczne życie, tworzenie energii, tworzenie swojej magicznej przestrzeni. Przygotowanie domu na magiczne energie, geomancja, wyrównanie przepływu energii w domu, wskazówki Feng Shui, wyciszenie i praca. Mamy tą tabelę wykres Feng Shui, który również wszędzie funkcjonuje, więc jak widzicie ołtarzyki, bóstwa i wskazówki do praktyki, zmiana atmosfery. Magia i ciało, czyli sprawy również zdrowotne. Od płodności, po seksualność, po szczupłość, szczupłe myślenie, tak? Właśnie magia płodności tutaj, poczęcie, uzdrawianie płodności, myśleć o ciąży dla kobiet i wskazówki do praktyki. No i właśnie uzdrawianie poprzez różne metody, wszelkiego rodzaju badania, połączenie uzdrawiania z mózgiem, co jest bardzo ważne. O nauce uzdrawiania, leczenie na odległość, jak uzdrawiać na odległość, przeszkody w uzdrawianiu. O uzdrowicielach troszeczkę. Potem mamy tutaj w rozdziale 9 rozwój intuicji. Czym jest intuicja? Jak ją stosować? Podane są również afirmacje. Podane są również afirmacje czakralne. Troszeczkę o snach i ich interpretacji. Takie są, słuchajcie, dywinacja, czyli sprawy wróżebne i ona tutaj troszeczkę porusza tarota, omawia chociażby też jego wielkie arkana, jak widać, czy właśnie jak wróżyć. Kolejny rozdziałik o magicznej różdżce, jak ścinać. Tutaj również jest o drzewach, o nawet nie o tyle o ziołach, ale właśnie pod kątem różdżki. Jak tworzyć uświęcony krąg. Od najdawniejszych czasów poświęcenie czegoś oznacza ofiarowanie tej rzeczy celom magicznym i nieużywanie jej do niczego innego. To się tyczy różdżki, wszystkich naszych magicznych artefaktów. Czym jest krąg? Tworzymy mikrokosmos, miniaturę wszechświata, która rządzi się innymi prawami czasu i przestrzeni. Także troszeczkę o kręgu, o konsekracji różdżki chociażby. Tutaj jest podany rytuał z zaklęciem. Także tak, rytuały konsekracji narzędzi. Trochę o przywoływaniu żywiołów, tutaj akurat żywioł ognia. Potęgi niebios, czyli mamy tutaj o planetach, nazwy pełni w tabelce, troszkę o astrologii, korespondencje planetarne, słońce i składniki i olejki do namaszczania kadzideł, chociażby też w tabeli, o kadzidłach generalnie księżycowym, marsowym, saturnicznym, czyli podporządkowanym planetom. Seks i miłość, czyli mamy tutaj Wenus, o akceptacji zmysłowości, o uczczeniu ciała, o zaklęciach miłosnych, tworzenie rytuału dla Wenus. Także też mamy podany taki przykład. Podróż i magia Merkurego, Merkury, bóg komunikacji również, Kwadrat planetarny Merkurego, pamiętajcie, że Jowisz i Saturn i planety mają te swoje kwadraty magiczne. Także tutaj trochę o planetach i ich zastosowaniu w magii również jest. Rozdział o świadomości, czyli o sprawach jowiszowych, o przywództwie, także cały taki rozdziałik. No i Saturn, kontrola i cel, jak wytworzyć talizman Saturna, kwadrat planetarny Saturna, pozbierane takie wiadomości astrologiczne, ale niekoniecznie pod kątem astrologii, bardziej pod kątem magicznym właśnie. Wola i moc, czyli Mars i również tutaj rytuał Marsa. Trochę o krzyżu Ankh, trochę o afirmacjach. Magia a depresja, czyli jak magicznie stworzyć wokół siebie dobrą atmosferę, a nie depresyjną. Jak pozostawić za sobą przeszłość i odciąć negatywy. Święty czas. Tutaj chyba jest odnośnie pór roku i świąt. Właśnie korespondencje świąt pór roku, świąt wiccańskich. Co można robić króciutko? Lamas, który się inaczej nazywa, nie umiem tego odczytać, Lugnasadh, ale w każdym razie o sabatach tutaj jest równonoce, więc również tak. Święte miejsce, czyli ta własna święta przestrzeń, ołtarz jak zwał, tak zwał, wszelkiego rodzaju kręgi, spirale, sprawy dotyczące żywiołów, jak z nimi się porozumieć. I magia dla zaawansowanych, co prawda to może nie jest aż tak dla zaawansowanych, ale trochę o zaświatach, trochę o rzeczach, których powinniśmy się trzymać, troszkę o przesądach, a przede wszystkim o samostanowieniu. Nasza magiczna jaźń, czyli jak kreować siebie. Tu też mamy takie ciekawe, drobne rytualiki. Także powiem Wam, że książka jest dosyć ciekawa, z tego względu, że tak jak właśnie jesteśmy osobami praktykującymi, to może ona nas trochę pokazać trochę inne drogi, inne tory, trochę podsumować tej wiedzy, którą mamy i posiadamy, ale jednocześnie w drobnych niuansach, aspektach, w fajnie dobranych słowach i rzeczowo brzmiących zdaniach możemy zrozumieć tak dogłębnie, czym jest magia i na czym to magiczne życie polega. Czy polecam tę książkę? Tak, dlatego że jest ona z jednej strony dobrym podsumowaniem, a z drugiej strony zerknięciem w głowę kogoś, kto praktykuje od lat i dzieli się z nami wiedzą w takich drobnych, fajnych aspektach. Na pewno nie jest to książka podręcznikowa, na pewno nie znajdziecie tam miliona rytuałów. Ja te magiczne książki dzielę na te podręcznikowe, do których zawsze warto zaglądać, i te filozoficzne, które mogą nam trochę w głowie poprzestawiać a propos tego, czym się zajmujemy, a propos tego, czym jest magia i jak tą magię wykorzystać. Albo nawet wytłumaczyć laikowi, dlaczego nie każdy rytuał działa, albo dlaczego doświadczamy te, a nie inne rzeczy w naszym życiu. Także myślę, że książka warta przeczytania. Można z niej wyciągnąć fajne rzeczy, przepisać sobie do swoich ksiąg cieni. Natomiast na pewno nie jest to taka pozycja, która jest wybitnie obowiązkowa w naszej biblioteczce i do której będziemy wracać, czerpiąc z niej po prostu przepisy magiczne. Niemniej, jeżeli my ją przeczytamy, wykreślimy sobie ważne rzeczy, możemy puścić ją dalej i myślę, że kolejna czytająca osoba również będzie z tej książki zadowolona. Ale tak jak mówiłam, nie jest to podręcznik, jest to książka bardziej filozoficzna. Tak mniej więcej przedstawia się treść i zawartość magicznego życia Vivienne Crowley. Mam nadzieję, że jeżeli tę książkę przeczytacie, to podzielicie się swoimi opiniami pod filmem. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie i jak zwykle łapki, komentarze bardzo mile widziane. Do zobaczenia, dziękuję, pa pa.